witam was serdecznie. Cieszę się, że jesteście mimo tego ważnego wydarzenia, jakim jest ten mecz. Przyznam wam, że z racji tego, że tak jak tutaj już pani Dorota powiedziała, uczę tutaj w tej szkole i zazwyczaj starsze osoby zasiadają na widowni, to jest to dla mnie dosyć duże przeżycie być tutaj i mówić do was. Sama mam dzieci, mam syna w waszym wieku i nie potrafię tego uczyć. Mam nadzieję, że tutaj z wami będzie mi łatwiej. Społeczna odpowiedzialność biznesu. To, co mówiliście na temat meczu i zasad fair play, jest bardzo fajnym wprowadzeniem do tego tematu. Bo fair play to zasada nie tylko w sporcie, ale także w biznesie. No i do tego będę dzisiaj nawiązywała. Jeśli chodzi o to, jak te dzisiejsze zajęcia będą wyglądały, to tak. Powiem wam w kilku słowach, na czym ta społeczna odpowiedzialność biznesu polega. Będę miała też do was kilka pytań. Będę miała dla was dużo przykładów, a później, tak jak chyba zazwyczaj macie, będę też chciała, żebyście popracowali w grupach, czyli ta część warsztatowa także przed nami. Ale zaczniemy od tego wprowadzenia ode mnie, no tak, żeby było to wszystko uporządkowane. Zobaczymy, czy działa pilot. I słuchajcie, powiedziałam, że będę miała kilka pytań i na samym początku już mam pytanie. Zaczekajcie, jeszcze przeczytam, może nie wszyscy są tacy szybcy. Czyli mamy przedsiębiorstwo, właściwie się powinno poprawnie powiedzieć. Przedsiębiorstwo, potocznie mówi się firma, niech będzie. No i po co zakłada się firmę? Po co zakłada się przedsiębiorstwo? W jakim celu? Dobrze, ty byłeś pierwszy, no to cię... Przede wszystkim, by zarobić pieniądze. Przede wszystkim, by zarobić pieniądze. Zgadzacie się? Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Żeby ułatwić ludziom dostęp do czegoś? Żeby ułatwić ludziom dostęp do czegoś, na przykład do jakichś produktów. Żeby wprowadzić na rynek coś, na przykład jakiś produkt albo więcej produktów. Tak, żeby wprowadzić na rynek jakieś produkty. Propagować. Arenie międzynarodowej. Żeby propagować kraj na arenie międzynarodowej za granicą. Tak, to może nie jest podstawowy cel każdej firmy na początku, ale są też takie rzeczywiście, które od razu już myślą o karierze takiej międzynarodowej. Wykorzystać coś, w czym jest dobry w biznesie, czyli żeby na przykład zarabiać, robiąc, nie wiem, swetry, w czym jestem dobry i dzięki temu zarabiać. Super, czyli żeby wykorzystać swoje kompetencje, które mamy, zdolności i dzięki temu też zarabiać. I ostatnie, dobrze? Ostatni. Zarabiać, tak. To było na początku i na końcu to bardzo fajnie nam to spinało, bo bardzo dobrze, tak? Wszystko, co powiedzieliście, tak naprawdę jest pewną odpowiedzią, ale to, co padło i na początku i na końcu, jest ta podstawowa odpowiedź. Tak, celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy. I przede wszystkim po co się zakłada firmę? Przede wszystkim po to. Mówiąc poprawnie naukowo, czy poprawnie, celem przedsiębiorstwa jest generowanie zysku, więc zarabianie pieniędzy tak, żeby nam jeszcze zostało, żeby pokryć wszystkie koszty i jeszcze, żeby zostało. Tutaj jest pytanie, czy tylko to, ale sami już odpowiedzieliście, odpowiadając na to moje pytanie, że nie tylko to. Natomiast podczas tego procesu zarabiania, funkcjonowania na rynku, firmy wywierają wpływ na otoczenie. Na otoczenie, czyli na ludzi, na planetę, na gospodarkę, na kraj, w którym funkcjonują. No i ten wpływ może być jaki? Pozytywny czy negatywny? Taki i taki, jak najbardziej. Czyli może być i pozytywny, i negatywny, jak wszystko zresztą, pozytywny i negatywny wpływ na otoczenie. Czyli jakbyśmy się mogli zastanowić nad tym pozytywnym, czyli co dobrego firmy robią dla otoczenia, czyli dla kraju, dla ludzi, dla środowiska. Miłe rzeczy. Miłe rzeczy robią, jak najbardziej. Czyli co takiego miłego, dobrego i pozytywnego robią? Kto tu jeszcze nie mówił? Dzięki firmom powstaje wiele fabryk, które produkują przedmioty potrzebne ludziom do życia. Dokładnie tak. Czyli to, co mówiliśmy też już, że produkują przedmioty, które są nam potrzebne, powstają fabryki, a w fabrykach co się dzieje? Dużo ludzi ma też zatrudnienie wtedy. Dokładnie tak. Na przykład w tych fabrykach ludzie mają pracę, ale nie tylko oczywiście w fabrykach, także w biurach. Pójdę tam, gdzie jeszcze, by się nie odzywaliście wcześniej. Firmy generują GDP krajów. No pięknie, czyli inaczej? Zysk dla krajów też przy okazji. To
tak, czyli przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju, jak najbardziej. Ty już chyba mówiłeś, kto tutaj jeszcze? Bardzo proszę. Rozwijają gospodarkę. Tak, przyczyniają się do wzrostu, przyczyniają się także do rozwijania gospodarki. Aha, idę tutaj. Tworzą innowacje. Tworzą innowacje, super, bardzo ważne, tak? Nie tylko produkty i usługi, ale także innowacje, czyli przyczyniają się do tego, żebyśmy także jako społeczeństwo stawali się w tym dzisiejszym konkurencyjnym, innowacyjnym środowisku coraz bardziej właśnie lepiej przystosowani do konkurowania, do życia. Płacą podatki. To też jest bardzo ważne, tak? Czyli właśnie w ten sposób przyczyniają się też do poprawy dobrobytu naszego, także nas, ludzi. Tworzą miejsca pracy, o tym mówiliście. Co tu jest jeszcze innego? Wspierają innowacyjność, sponsorują, tak? Na przykład sport, na przykład edukację. Więc nie ma wątpliwości, że bardzo dużo dobrego poza tym, że zarabiają, firmy robią. A co robią nie za bardzo pozytywnego? Czyli jak negatywnie wpływają na otoczenie? Czasami też zanieczyszczają środowisko. Jak najbardziej, zanieczyszczają środowisko. Tak naprawdę każdy zanieczyszcza środowisko, bardziej lub mniej, ale jak najbardziej ten negatywny wpływ na środowisko jest. Robią inflację. Przyczyniają się do inflacji. No to jest bardziej skomplikowana sprawa, natomiast... Chciałam powiedzieć, że z tą inflacją to tak naprawdę jest, jak są podwyżki, to się ta inflacja zwiększa, bo ceny w górę, pensje w górę i tak w kółko jest, ale z kolei w publicznych sektorach pensje wcale nie idą w górę, tylko w tych prywatnych. To prawda. No generalnie ta sytuacja taka makroekonomiczna i w tym jest... Czy to jest w ogóle ważny temat? Dlatego, że to nam pokazuje, że jakby firmy są jednym z aktorów na tym rynku i jakby to, co robią firmy, wpływa też na to, co się dzieje na rynku, to, co robi na przykład Narodowy Bank Polski, wpływa na to, co się dzieje na rynku. Co nam pokazuje, to jest ważne i o tym jeszcze będziemy mówić, że jakby biznes nie działa jako taka oddzielna wyspa, tylko jest połączony z tym wszystkim otoczeniem, w którym funkcjonuje. Do tego jeszcze nawiążemy. A poza tym, co jeszcze? Niektóre firmy żelów i szamponów testują swoje szampony na zwierzętach. Okej, bardzo ważna rzecz. Czyli na przykład niektóre firmy leki, kosmetyki, chemia testują na zwierzętach. Nawet jeśli są kraje, w których jest to zabronione, to na przykład są takie kraje jak Chiny, gdzie jest to cały czas jeszcze wymagane, więc firmy to robią. Co jeszcze, jeśli chodzi o ten negatywny wpływ? No. Powiedz mi. Kamila, powiedz. Może ja powiem. Że jeśli na przykład w firmie są osoby, są pracownicy o skrajnych poglądach, to może to źle wpłynąć na rozwój firmy. Tak, ale to jakby niekoniecznie jest to, co mówimy, że negatywny wpływ na otoczenie. To jest jakby, oczywiście to jest ważne i trzeba do tego jakoś się odnieść, natomiast to jest bardziej reakcja firmy, a nie jej negatywny wpływ. Ostatni... Źle wpływają na środowisko, na przykład jak tworzą się fabryki, to one coraz więcej CO2. Albo na przykład jak musimy jeździć, dosyłać na przykład kurierem jakieś rzeczy, elementy na przykład do fabryki, no to jednak to CO2 się generuje. Tak, czyli ten wpływ negatywny na środowisko bardzo ważny dzisiaj, bardzo dużo się o tym mówi i bardzo dobrze się dużo o tym mówi, bo musimy poza tym, żeby mówić, to też robić. No i właśnie, powiedzieliście tu bardzo dużo różnych ważnych i fajnych rzeczy. I powiem wam, że teraz nam się to wydaje takie oczywiste, natomiast przez bardzo długi czas, w XX wieku, to, czego tak naprawdę... A, tutaj to podsumowanie, co firmy robią źle. A, to jeszcze przepraszam, że tak skaczę. Ale na przykład firmy tak bardzo chcą zarabiać dużo pieniędzy, że na przykład nie zważają na to, że przez to wykorzystują na przykład pracowników, tak? Czy każą im pracować dużo dłużej niż powinni. Albo oszukują, korumpują, manipulują, namawiają nas na przykład za bardzo do kupowania, tak? W sensie sprzedają produkty, które my kupujemy, bo nam one służą i firmom to służy. Natomiast pytanie, gdzie jest ta granica? Jak dużo my powinniśmy kupować? Więc dużo jest tak naprawdę takich aspektów negatywnego wpływu biznesu na otoczenie. I to, co zaczęłam mówić,
przez w XX wieku tak naprawdę mało kto na to zwracał uwagę. Przede wszystkim patrzono na filmy jako właśnie tych ważnych aktorów w tym życiu takim gospodarczym, którzy przyczyniali się do wzrostu, którzy zatrudniali ludzi, którzy generowali produkt krajowy brutto. Czyli liczyły się przede wszystkim te takie aspekty ekonomiczne. A o tych aspektach takich negatywnych, społecznych, ekologicznych mało kto mówił, a nawet jeśli niektórzy o tym mówili, to nikt ich nie chciał słuchać. Bo przede wszystkim ważne było, żeby zarabiać pieniądze. I nadal to jest ważne. Natomiast żyjemy w czasach i chociażby to, co wiecie już o negatywnym wpływie człowieka na środowisko, gdzie widzimy, że nie da się od tego uciec. Bo o tym negatywnym wpływie człowieka, biznesu, ludzi na środowisko mówiło się już od dawna. Natomiast nikt w to nie wierzył wcześniej i nikt nie chciał nic z tym zrobić, bo się to nie opłacało. Natomiast dzisiaj żyjemy w czasach, że wiemy, że my jako ludzie musimy się zabrać za to. Także firmy nie mogą pozostać czy funkcjonować tak, jak funkcjonowały do tej pory. Chociażby z tych przykładów znacie bardzo dużo, więc ja nie chcę ich też tutaj wymieniać, ale chociażby w Bangladeszu na przykład trzy rzeki są praktycznie martwe, to znaczy nie ma tam żadnego życia. Dlaczego? Bo Bangladesz jest tą stolicą, można powiedzieć państwem, w którym produkuje się bardzo dużo odzieży, gdzie wszystkie duże firmy odzieżowe produkują swoje fabryki, produkcje, hale produkcyjne i zanieczyszczają. Jakby lokalne prawo niekoniecznie to reguluje, niekoniecznie sobie z tym radzą. Efekt jest taki, że to środowisko jest zdewastowane. Nie tylko środowisko oczywiście na tym traci, także ludzie, którzy tam mieszkają. Ale tak naprawdę nie ma za to za bardzo odpowiedzialnych. Śmieci, tak, wysypiska, plastiki, odpady, które są transportowane z bogatych krajów do biedniejszych krajów, które mają z tym problem. Więc wpływu biznesu negatywnego na otoczenie jest bardzo dużo. Natomiast chodzi o to, żeby zastanowić się, co z tym zrobić, tak? I poza tym, że organizacje międzynarodowe starają się coś z tym zrobić, poza tym, że rządy mniej lub bardziej skutecznie starają się coś z tym zrobić, to doszliśmy do takiego momentu, gdzie ludzie zdają sobie sprawę, że nie rozwiążemy problemów świata bez udziału biznesu. Dlaczego? Bo to, co powiedzieliście, firmy to jest bardzo ważna siła, która ma mądrych ludzi, która potrafi tworzyć innowacje, która ma pieniądze i która też przekazuje informacje konsumentom, tak edukuje, buduje pewną świadomość. Więc doszliśmy do wniosku, czy doszliśmy, stopniowo społeczność doszła do wniosku, że jesteśmy w takim momencie, że jakby nie ma odwrotu od tego, żeby firmy brały odpowiedzialność za swoje działania. Tak? Jakby muszą to robić. Nie wiem, czy znacie tego pana, to jest Richard Branson. Bardzo ciekawa osobowość. Angielski miliarder, ale też przedsiębiorca, założyciel kilku różnych biznesów. Virgin Mobile, tak. Wytwórnia fonograficzna, linie lotnicze, co jeszcze? Pociągi. W każdym razie bardzo taka innowacyjna, charyzmatyczna postać i on między innymi właśnie o tym też mówi, tak, że jakby biznes w tej dotychczasowej formie już nie jest możliwy. Ludzie na całym świecie uświadamiają sobie, że musimy znaleźć jakąś metodę, żeby właśnie wykorzystać tę siłę i kompetencje biznesu do tego, żeby wspólnie, także właśnie wykorzystując biznes, rozwiązywać te problemy świata i planety, które są. I on między innymi, poza tym, że prowadzi te swoje biznesy, także założył taką fundację, która pomaga zakładać właśnie takie społecznie odpowiedzialne firmy, które jednocześnie chcą zarabiać pieniądze, ale jednocześnie chcą właśnie przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych. Czyli nie chcę tutaj za dużo wam o takiej teorii mówić, bardziej sądzę, że ciekawe będą dla was przykłady, ale dla porządku jakby przedstawię wam taką przykładową definicję, czym ta społeczna odpowiedzialność jest. W takich naukach jak zarządzanie, które to zajmuje się między innymi właśnie tą społeczną odpowiedzialnością biznesu, zazwyczaj jest bardzo wiele definicji na jedno pojęcie. Nie ma takiej jednej słusznej definicji, z którą się zawsze wszyscy zgodzą. Natomiast mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazuje się na to, że to jest takie podejście do prowadzenia firmy, gdzie poza tym, że myślimy o tym, jak zarabiać pieniądze, myślimy też o tym, jak zmniejszyć to negatywne oddziaływanie, o którym mówiliśmy, na otoczenie i jak jednocześnie zwiększyć to pozytywne oddziaływanie na otoczenie.
To jest w skrócie, czyli jak prowadząc biznes, jak najmniej negatywnie wpływać, jak najbardziej pozytywnie wpływać. Natomiast pamiętając o tym, że to jest cały czas biznes, który ma zarabiać pieniądze, chodzi o takie działanie, które będzie jednocześnie korzystne dla otoczenia, czyli dla społeczeństwa i dla środowiska, ale także, które będzie korzystne dla biznesu. Czyli musimy patrzeć na to w ten sposób, że robiąc coś pozytywnego, my też będziemy z tego korzystać jako firma. No i takie firmy, które chcą ograniczać to swoje negatywne oddziaływanie, czy maksymalizować pozytywne, stoją przed szeregiem różnych wyzwań, trudności, problemów. Bo na przykład muszą się zastanowić, co my na przykład w swoich reklamach komunikujemy, do czego ludzi zachęcamy. Czy na przykład wymyślamy choroby i zachęcamy ludzi do tego, żeby kupowali leki na choroby, które nie istnieją, tylko po to, żebyśmy zarabiali pieniądze. Czy to jest odpowiedzialne? Jeśli jakby wymyślamy albo namawiamy nadmiernie do kupowania czegoś, czego ludzie nie potrzebują, no to nie będzie społecznie odpowiedzialne, ale będzie oczywiście dochodowe czy korzystne dla firmy. Jak traktujemy pracowników, tak? Czy na przykład nasze produkty są potrzebne, czy są użyteczne? Czy to jest coś, co użytkownik wykorzysta raz, za chwilę mu się znudzi czy popsuje i wyląduje w śmietniku, wtedy to nie będzie użyteczny czy potrzebny produkt. Jak oddziałujemy na środowisko, co dobrego możemy zrobić dla otoczenia i tak dalej, i tak dalej. I pokażę wam teraz przykłady. To jest akurat pierwszy przykład po angielsku, ale podaję go wam dlatego, że pewnie słyszeliście niektórzy z was, teraz jest taki tydzień, gdzie w piątek jest, można powiedzieć, święto konsumpcjonizmu. A mianowicie, jak się nazywa to święto? Black Friday, czarny piątek, tak. Czyli jest to wydarzenie, gdzie wszyscy nas zachęcają do tego, żeby kupować, tak. Organizują promocje. I tutaj właśnie pojawia się pierwsze pytanie. Czy na przykład te promocje to są prawdziwe promocje, czy nie, tak? Czy naprawdę firmy obniżają ceny, czy próbują oszukać nas, manipulować i na przykład udawać, że obniżają ceny, a naprawdę tego nie robią. Często w chwilę przed na przykład świętami, Black Friday i tego typu okazjami, najpierw na przykład miesiąc wcześniej firma podwyższa dużo cenę, żeby jak obniża, to tak naprawdę i tak ma większy zysk, ale ludzie myślą, że wielka promocja jest. Na przykład tak się może wydarzyć. Nie mówię, że wszyscy tak robią, natomiast wy jesteście super świadomi i wiecie, że tak może być, więc warto to sprawdzić. Ale też oczywiście jest bardzo dużo uczciwych firm, które naprawdę proponują nam fajne i korzystne promocje. Natomiast jakby nie było, to jest takie wydarzenie, gdzie nas wszyscy zachęcają do kupowania. I my kupujemy bardzo często, nawet to, czego nie potrzebujemy. I to jest przykład. Firmy Patagonia, która jest producentem takiej odzieży, ubrań sportowych, która to właśnie parę lat temu, przed czarnym piątkiem, opublikowała taką reklamę, to jest ich reklama, gdzie jest napisane: nie kupuj tej kurtki. Czyli zamiast kup 10 albo 3 i 4 gratis i tak dalej, i tak dalej, piszą: nie kupuj tej kurtki. Dlaczego? No bo właśnie, tu jest to wyjaśnione na dole, ale generalnie w tej reklamie firma chciała uświadomić konsumentom, że każdy zakup powinien być przemyślany, to znaczy nie kupuj tej kurtki, jeśli jej na pewno nie potrzebujesz, czy na pewno ją potrzebujesz, a może masz taką, która się nadaje, a może tą twoją można naprawić. Tutaj też było napisane, jak duży wpływ na środowisko na przykład ma wyprodukowanie każdej kolejnej kurtki. Czy to można nazwać odpowiedzialną postawą w reklamie? Tak? Tak, jak najbardziej. Tak więc to jest właśnie przykład zrobienia czegoś innego niż wszyscy. Oczywiście można powiedzieć, że chcieli się wyróżnić i się wyróżnili, ale jednocześnie wyróżnili się w słusznej sprawie. To jest akurat firma, która bardzo dużo różnych tego typu akcji ma, więc możemy zaufać, że to, co oni tutaj nam proponują, to jest prawda. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, ale swego czasu w Polsce jeden pan rolnik w mediach udzielił wywiadu i mówił, że sprzedano mu złe nasiona, przez co wyrosły mu brzydkie buraki, krzywe. Nikt od niego teraz tych buraków nie kupi, będzie musiał je wyrzucić. Jego cała praca poszła na marne i tak dalej. No i tutaj akurat przykład innej firmy, sieci sklepów, którą pewnie znacie. Firma postanowiła kupić od tego pana rolnika te buraki.
i jednocześnie właśnie reklamowała swoim konsumentom, że to, że wygląda inaczej, nie znaczy, że smakuje gorzej, tak? Czyli wyglądają gorzej, smakują tak samo. Nie marnuj jedzenia, my wspieramy polskich rolników i sprzedajemy te buraki w atrakcyjnej dla konsumenta cenie. Czy to było odpowiedzialne, czy nie? Dlaczego? Dokładnie, czyli nie zmarnowano tego jedzenia, ten pan rolnik nie zmarnował swojej pracy, a jednocześnie firma jeszcze wykorzystała tą swoją siłę, którą ma, a mianowicie to, że może komunikować, tak uświadamiać ludzi poprzez reklamę, zachęcając ich do tego, żeby właśnie nie zwracali uwagi na wygląd i nie marnowali jedzenia, tak? Coś jeszcze? Ja. Że to też bardzo mogło poprawić opinię o tej firmie. Tak, oczywiście. Wszystkie tego typu działania też mogą wpływać bardzo pozytywnie na to, co my o tej firmie myślimy. I tutaj też oczywiście o to chodzi. Tutaj też oczywiście o to chodzi i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to, co ta firma nam tutaj komunikuje, jest prawdą. A tutaj, nie wiem, czy znacie, to jest taka marka, która produkuje ubrania dla dzieci między innymi, głównie dla dzieci. Polska firma, która produkuje w Polsce od polskich dostawców ubrania dla dzieci. Natomiast chciałam wam pokazać jedną akcję, którą oni robią, a mianowicie zachęcają ludzi, że w momencie, gdy mają ubrania po dzieciach, z których te dzieci już wyrosły, ale te ubrania nie są jeszcze zniszczone i nie wiedzą, co z nimi zrobić, żeby ich nie wyrzucali, tylko odesłali z powrotem do tej firmy. Co więcej, firma pokrywa koszty przesyłki tych ubrań i następnie przekazuje je do wybranych kilku domów dziecka lokalnych, z którymi współpracuje. I te ubrania, ponieważ są bardzo dobrej jakości, jeszcze mogą posłużyć tym dzieciom, które jakby są w trudniejszej sytuacji, mają trudniejszy dostęp do fajnych ubrań. Czy to jest odpowiedzialne? A dlaczego? Bo się pomaga. Nie marnuje. Tak, pomaga się, nie marnuje się, a tak naprawdę my jako ludzie w ogóle bardzo dużo produkujemy śmieci w postaci ubrań. Bardzo dużo ubrań nowych już ląduje na wysypiskach i nie wiadomo do końca, co z nimi zrobić. Więc nie marnuje się, pomaga się, co jeszcze? Ja tylko chciałem dodać, bo o tej inflacji, że czasami jak teraz są te przeceny, no to ja widziałem raz takiego mema, że kiedyś komputer kosztował ileś tam, później była inflacja i później okazało się, że on był przeceniony na jakieś 10 zł. Oczywiście tak, inflacja powoduje, że te ceny, które kiedyś były dla nas korzystne, teraz jakby już nie są. Ale z drugiej strony to zachęcanie do kupowania w sytuacji inflacji też nie jest odpowiedzialne, można powiedzieć. Chciałam powiedzieć na temat właśnie tej akcji, że nie dość, że te ubrania się nie marnują, to przeznacza, to daje się im dzieciom, które ich potrzebują. Dokładnie tak, czyli ubrania się nie marnują, daje się dzieciom, które ich potrzebują i na dodatek, trzecia rzecz, firma znowu pokazuje konsumentom, co mogą zrobić i zachęca ich do tego, żeby nie wyrzucali, ale żeby przekazali dalej, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. Tutaj pokażę wam jeszcze inny przykład. Bardzo dużo było takich akcji, teraz jest trochę mniej, ale na pewno o nich słyszeliście. Czyli gdy zaczęła się wojna w Ukrainie, firmy także angażowały się w pomaganie. Organizowały transporty, przyjmowały ludzi. To jest akurat też przykład takiej firmy produkującej ubrania, która zatrudnia osoby z Ukrainy do tego, żeby pracowały u nich, szyły ubrania, czyli mają pracę i dodatkowo sprzedawali takie koszulki, gdzie macie napisane jedna trzecia przychodu z koszulki szła dla krawcowej, jedna trzecia na fundację pomagającą ukraińskim dzieciom i jedna trzecia pokrywała koszty materiałów. Więc jakby cały przychód z sprzedaży tych koszulek tak naprawdę był przekazywany na to, żeby pomagać osobom z Ukrainy, a jednocześnie właśnie chodziło o to, żeby budować tą świadomość, poczucie takiej wspólnoty pomocowej. A teraz pokażę wam filmik. Najpierw wam pokażę filmik, a potem sobie porozmawiamy o tym, co wy na tym filmiku widzieliście. Czy to będzie dobrze widać?
Dobrze, to jak myślicie, o co tutaj chodziło, co tutaj było pokazane? Że ci ludzie wyławiają na przykład rzeki albo morza plastik i później to segregują i gdzieś na przykład wykorzystują ponownie. Tak, czyli wyławiają plastik z wody, wyławiają i segregują. Był to film ukazujący reklamę akcji charytatywnej, w której pokazuje się, jak wykorzystać przedmioty ponownie, jak oczyszczać środowisko, które zostało przez nas zanieczyszczone. I bardzo ciekawa też jest ta twoja obserwacja, bo tak naprawdę można powiedzieć, że to była akcja charytatywna, ale właśnie o to tutaj chodzi. To był przykład takiej firmy, to czyli to nie była typowa akcja charytatywna, bo akcja charytatywna się przeprowadza po to, żeby zrobić coś dobrego, ale nie po to, żeby na tym zarobić pieniądze. A to jest przykład firmy, która łączy jedno i drugie, czyli mamy problem w postaci plastiku, który jest w wodach. To akurat była firma, zdaje się, z Holandii, która na tym rynku operuje. I można się załamać tym, że jest tyle tego plastiku. Można nie zwracać na to uwagi. A można zastanowić się, co my możemy zrobić, żeby rozwiązać ten problem, a jednocześnie na tym zarobić. I to jest właśnie przykład takiej firmy. Czyli stara się, oczywiście w swoim otoczeniu, w którym działa, rozwiązać częściowo problem tego plastiku w wodach, wyławiając ten plastik, jednocześnie przetwarzając go na produkty, jak meble, które też są z plastiku, ale służą nam długo, więc nie lądują za szybko na śmietniku, które to firma sprzedaje i na tym zarabia. Czyli mamy połączenie, zarabianie pieniędzy, produktu innowacyjnego, użytecznego i jednocześnie rozwiązania problemu plastiku w wodzie. Co jeszcze chciałeś dodać? Chciałem jeszcze przytoczyć taki prawdziwy przykład, jak na przykład w drukarniach Agora jest segregowany papier, który pozostał po produkcji gazet i ulotek. Takiego papieru rocznie jest 320 tysięcy ton. On jest sprzedawany specjalnym firmom, czyli drukarnia zarabia i następnie w tych firmach, które kupiły ten papier, jest on przerabiany na makulaturę, oczyszczany, piaskowany i dalej można go używać. Jasne, oczywiście. Czyli tak, tu mamy przykład firmy, która mając dużo odpadów w postaci papieru, zastanawia się, w jaki sposób odpowiedzialnie go wykorzystać ponownie. Natomiast ten przykład, który tu był, to można powiedzieć, jest taki przykład, co się nazywa firma pozytywnego wpływu, czyli nie tylko odpowiedzialny biznes, który się stara mieć jak najmniejszy negatywny wpływ, ale to jest przykład firmy, która jakby cała powstała w oparciu o pomysł, jak rozwiązać pewien problem i jednocześnie na tym zarobić pieniądze. Czyli można powiedzieć, że to już jest takie bardzo zaawansowane podejście do biznesu, które jakby bazuje na tym, że ktoś chce prowadzić działalność biznesową, zarabiać pieniądze, ale jednocześnie realizować pewne wartości, pewien sens, rozwiązywać właśnie, czy przyczyniać się do rozwiązywania pewnych problemów społecznych czy ekologicznych. I to są firmy, które się nazywają firmami pozytywnego wpływu. Takie, które można powiedzieć, chcą naprawiać świat, które widzą, że nie tylko organizacje charytatywne, tak, nie tylko rządy, ale także biznes, poza tym, że zarabia pieniądze, może zrobić coś dobrego, tak? Może przyczynić się realnie do rozwiązywania tych problemów, przed którymi ludzkość stoi. Słucham. Natomiast słuchajcie, żeby jakby myśleć tak, jak tego typu firmy, trzeba wykazać się pewną, tutaj to padło wcześniej, innowacyjnością. Właśnie chodzi tutaj, to jest bardzo ważne, czyli chodzi o takie spojrzenie na te problemy, które nas nie dołuje, które nie powoduje, że jejku, ile tu jest problemów na świecie, my sobie z tym nie poradzimy, albo trudno, i tak nic z tym nie zrobię, muszę żyć dalej. Właśnie nie, chodzi o to, żeby zastanowić się, jak ja mogę spojrzeć na ten problem i wykorzystać go, można powiedzieć, w ten sposób, że stworzę rozwiązanie, które będzie innowacyjne, które będzie rozwiązywało ten problem, które będzie użyteczne dla ludzi i które pozwoli mi zarobić pieniądze. I tego typu właśnie firmy chciałabym wam jeszcze pokazać. Czyli to są takie firmy, jak powiedziałam,
które dla których ta społeczna odpowiedzialność jest jakby taką misją działania, podstawowym celem działania, gdzie ta społeczna odpowiedzialność to w ogóle jest podstawowa wartość dla takiego biznesu. Jak myślicie, co to są za przedmioty? Czekajcie tutaj. To nie są kredki w lewym? To na górze to jest tak, coś z kredek. To były kredki. To są chyba klawisze. Na dole tak, to za dobrze nie widać na tym zdjęciu rzeczywiście, ale to są klawisze z klawiatury przerobione na spinki do mankietów, takie spinki do koszuli. Te kredki to też są kredki przerobione albo na kolczyki, albo właśnie na spinki. Co tam jeszcze? Tutaj jeszcze nie mówiłeś. Że tam jest zegarek. Na górze to jest pierścionek zrobiony rzeczywiście z części od zegarka, z mechanizmu od zegarka, a to na dole? To jest koszyk? Tak, to jest koszyk zrobiony z papieru. Na przykład ze starych gazet, tak? Czyli na przykład taka agora mogłaby przekazywać te papiery, które ma, między innymi do produkcji takich koszyków. Czy wiecie, jak się nazywa taki proces, gdzie de facto ze śmieci robimy nowe przedmioty? Recykling? Recykling, zgadzacie się? A jak? Przetwarzanie. Przetwarzanie to inaczej recykling. I tak, dobrze myślicie, czyli recykling to jest, tylko że recykling to jest na przykład przetwarzanie butelek plastikowych na plastik, z którego znowu możemy produkować butelki. Natomiast to się nazywa po angielsku upcycling, czy nie wiem jak po polsku, upcycling, czyli chodzi o to, że śmieci przerabiamy na, jakby nie plastik na plastik, ale przerabiamy to na użyteczne przedmioty, czyli na coś, co jeszcze nam może posłużyć. I to jest właśnie przykład też firmy, czyli firma, która się nazywa DecoEco, taka platforma, polska platforma, która właśnie zajmuje się tym, że łączy na przykład firmy. Tutaj mamy co? Kalendarz wyprodukowany z jakiegoś, nie wiem, kubka z McDonald'sa, tak? Albo właśnie z papieru różne rzeczy, albo z pozostałości tych zegarków, czy ze starych kredek i z innych śmieci, czyli firmy mają dużo różnych śmieci, ale są też artyści, którzy potrafią z tych śmieci stworzyć nowe przedmioty i są też ludzie, którzy będą chcieli takie przedmioty kupić. Czyli DecoEco to jest taka firma, która właśnie łączy firmy, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi śmieciami, z artystami, którzy mają pomysły na to, jak je przerobić innowacyjnie i z ludźmi, którzy będą chcieli te rzeczy kupić, czyli na przykład taka lampa z papieru, i jeszcze za chwilę będę miała dla was więcej przykładów. Tutaj na przykład też jest pomysł na taką innowację. A mianowicie jest to skóra, która jest otrzymywana z jabłek. Czyli skóra nie pochodzi z produkcji zwierzęcej, nie jest pochodzenia od zwierzęcego, tylko pochodzi z jabłek, które są produktem ekologicznym, biodegradowalnym, tak? Właśnie mój tata coś takiego tworzy i właśnie z jabłek, z samego musu, właśnie tworzy coś takiego bez cukru i właśnie dzieci chętniej to jedzą. Okej, czyli tutaj przetwarzanie jabłek na zdrowy produkt dla dzieci do jedzenia. Natomiast to rzeczywiście tutaj nie za dobrze to widać na tym. Coś nam się chyba ten żółtnik psuje. O, może tak będzie lepiej. Tutaj chodzi o to, że to jest skóra, z której na przykład można wyprodukować portfel. Albo nie wiem, czy ona się do produkcji butów też nadaje. Czyli przetwarzanie jabłek na alternatywę dla skóry. Czekajcie, sprawdzę tylko czas. Nie wiem, czy znacie taką platformę Too Good To Go? Korzystacie? No to dla osób, które nie znają, opuszczę wam jeszcze jeden filmik. We all love food. It's what fuels us and what brings us together. It can brighten a tough day and help us celebrate a good one. So how is it that one third of the food we produce is wasted? 1.6 billion tons of food never reaches the table. And that's bad news for the planet. We've created an app to help solve this.
Each day, you can save food from stores, restaurants, and bakeries. Order, and they'll make you a magic bag from what they haven't sold that day. And then you just pick it up. Save food and help save the planet at the same time. Simple. Together, we can make a difference. Join our food waste revolution. Już, posłuchajcie. Czyli tak, Too Good To Go to też jest firma, tak? Firma, która produktem jest co? Nie. Firma wyprodukowała nie jedzenie, Too Good To Go, aplikację, dokładnie. Czyli firma wyprodukowała aplikację. Czyli produkt to jest aplikacja. A teraz, jaki problem społeczny czy ekologiczny oni chcą rozwiązać? Żeby nie marnować tak dużo jedzenia. Dokładnie, czyli stwierdzili, że tutaj było powiedziane, że 1/3 wyprodukowanego jedzenia jest marnowana. Czyli jest problem, marnujemy jedzenie. I oni chcieliby rozwiązać ten problem. Wyprodukowali innowacyjną rzecz, aplikację, która łączy kogo ta aplikacja? Sklepy, restauracje, które mają jedzenie, które normalnie by wyrzuciło i klientów, które je z kolei kupią. Tak, czyli łączy sklepy, restauracje, bary z klientami. I tak, w jaki sposób korzystają na tym te sklepy, restauracje? Że Too Good To Go ich promuje i to, że to, te jedzenie, które oni wyrzucają, się nie marnuje i dają ludziom. Dokładnie tak, czyli tak, Too Good To Go ich promuje, zachęca konsumentów do tego, żeby do nich przyszli i na dodatek pozwala im zarobić na tym, co normalnie by wyrzucili i co by było dla nich stratą. To mogą na tym zarobić, chociaż mniej niż na normalnych, pełnowartościowych produktach. W zasadzie może dzięki tej aplikacji ktoś by poznał jakąś restaurację, w której jedzenie by komuś się smakowało i by zaczął tam częściej chodzić. Dokładnie tak, czyli może są ludzie, którzy bez tej aplikacji by na przykład danego miejsca nie poznali. A w jaki sposób korzystają konsumenci? Mogą szybko zamówić jedzenie na jakąś okazję na przykład. Mogą szybko zamówić jedzenie na jakąś okazję. Co jeszcze? Nie marnują żywności, ale też chciałbym też podać kolejny przykład, gdzie na osiedlu mam warzywniak prowadzony tam przez takie małżeństwo i oni, kiedy mają towar, który po prostu nie schodzi, wystawiają na takie specjalne półeczki, które znajdują się za sklepem i tam można wziąć żywność, która jest taka na pograniczu, ona nie jest popsuta, lecz troszeczkę dłużej poleżała. Przejrzały banan albo troszeczkę pomarszczone bardziej kalafior bądź papryka. A kupić to w niższej cenie, tak? Albo za darmo nawet. Tutaj w tej aplikacji konsument korzysta w ten sposób, że przyczynia się do niemarnowania jedzenia, ale też kupuje w niższej niż normalnie cenie. Czyli zobaczcie, same korzyści praktycznie. Korzystają firmy, korzystają konsumenci i korzysta też Too Good To Go, które na tym zarabia, tak? Bo część jakby tej ceny, w której konsument kupuje to jedzenie, to jest marża, która idzie na rzecz tej aplikacji. A jednocześnie promują i uczą ludzi, edukują, jak nie marnować jedzenia. I pokażę wam jeszcze jeden przykład. To jest pani, która założyła też taką polską firmę odzieżową, która to firma też jest przykładem właśnie takiej firmy pozytywnego wpływu, czyli się stara we wszystkim, co robi, robić to jak najlepiej. Czyli na przykład produkuje ubrania z ekologicznych materiałów, zatrudnia lokalnych artystów, którzy to na przykład projektują na druki. Zatrudnia ludzi w bardzo takich komfortowych i odpowiedzialnych warunkach, ale jednocześnie promując czy reklamując te ubrania do sprzedania, cały czas jakby podkreśla, dlaczego nie powinniśmy kupować za dużo, dlaczego ich ubrania się wyróżniają na rynku, bo są na przykład właśnie ich pracownicy zarabiają odpowiednie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałam wam pokazać przykład ilustrujący jedną z akcji, którą oni zrobili. Witajcie kochani, to już druga edycja akcji Jeans for a Better World. Odgłośnie. Chciałam wam podziękować za wasze zaangażowanie, za lajkowanie, posłanie dalej filmików w świat. W tym roku zebraliśmy ponad 1000 par jeansów, to jest taka liczba niewyobrażalna i jesteśmy na etapie przetwarzania i nadawania im drugiego życia. Jak zapewne wiecie, wspieramy Wyspy Zielonego Przylądka w tym roku, które znajdują się o tu. Jest to miejsce dla mnie osobiście wyjątkowo ważne, w którym byłam dwa razy. Mieszka też tam moja przyjaciółka i osoba, która z nami współpracuje, Emilia.
to właśnie ona pomaga nam zorganizować beneficjentów tej akcji. W tym roku wspieramy nastolatki z Wysp Zielonego Przylądka. Także bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Śledźcie nas na bieżąco, udostępniajcie dalej i mam nadzieję, że widzimy się wszyscy na akcji finałowej też pod koniec kwietnia. Czyli co oni tu zrobili? Nie wiem, czy to na początku było widać. Spodnie, które zebrali używane, przerobili i będą dawać dla ludzi z Afryki, które mogą ich nie mieć albo mogą ich nie stać. Czyli tak, zbierali od konsumentów stare używane dżinsy, których oni już nie potrzebują. Później oddali je potrzebującym osobom, bo w Afryce jednak jest po prostu mniej dostępne te ubrania. Aha, nawet nie do końca oddali je. Dali im drugie życie, je takie odnowili, dopiero wtedy je oddali. Tak, albo je odnowili, do końca to nie było powiedziane. Wydaje mi się nawet, że oni stworzyli z nich nowe produkty. Czyli na przykład mogli ze starych dżinsów zrobić torebki, mogli ze starych dżinsów, nie wiem, zrobić jakąś bluzę czy kurtkę. Czyli stworzyli zupełnie nowe, fajne produkty. I później te produkty sprzedawali u nas w Polsce swoim konsumentom. I dopiero z tych pieniędzy, które udało im się zarobić na sprzedaży tych produktów, przekazali je na wsparcie, tam było właśnie nastolatek czy nastolatków właśnie z Wysp Zielonego Przylądka. Czyli zobaczcie, żeby pomóc dziewczynom czy nastolatkom, którzy tej pomocy potrzebują, postanowili nie tylko zwyczajnie przekazać im pieniądze, tylko najpierw jeszcze zrobić coś dobrego, więcej. Czyli zebrać stare spodnie, które normalnie wylądowałyby na śmietniku, stworzyć z nich coś nowego, czyli ta innowacyjność, kreatywność, przerobienie tego na nową rzecz i dopiero ze sprzedanych w ten sposób pieniędzy postanowili pomóc. I to jest kolejny przykład, zobaczcie na to, jak można połączyć właśnie tą innowacyjność i w ten sposób starać się rozwiązywać problemy po to, żeby jednocześnie zarabiać, ale jednocześnie rozwiązywać problemy. Pokażę wam jeszcze, zdaje się z tego, co pamiętam, dwa przykłady. A potem będę was prosiła o to, żebyście popracowali w grupach. Jeszcze dwa przykłady. To jest znowu troszkę inny przykład niż dotychczasowe. Kuchnia konfliktu, teraz to się chyba nazywa Kobiety Wędrowne. W Warszawie działająca już od kilku lat bar, taka restauracja, która sprzedaje jedzenie. Natomiast to, co jest tutaj nietypowego, to to, że po pierwsze to jedzenie jest egzotyczne, pochodzące z krajów azjatyckich, na przykład z Czeczenii. Natomiast poza tym, że to jedzenie jest egzotyczne i w rozsądnych cenach, to kluczowe tutaj jest to, że osoby, które tam pracują, to są osoby, które są uchodźcami z krajów takich jak na przykład Czeczenia czy Syria, gdzie musiały wyjechać z powodu na sytuację niesprzyjającą w swoich krajach. No i w Polsce jakby nie mogły się odnaleźć, nie miały jak pracować, nie miały jak zarabiać pieniędzy, mimo że chciały to zrobić. No i właśnie jedna dziewczyna, młoda dziewczyna postanowiła założyć taką restaurację, w której to z jednej strony zatrudnia te osoby, które gotują swoje lokalne potrawy. Dzięki temu mają pracę, mogą też promować swoją lokalną kulturę, a z drugiej strony Polacy mogą po pierwsze zjeść coś egzotycznego, smacznego, w dobrych cenach, a jednocześnie poznać te kultury i poznać tych ludzi. Jakby zmniejszyć też może jakieś takie obawy, tak, czy dystans, który często mamy do osób z innych krajów. Czyli taki przykład i jeszcze jeden, też bardzo ciekawy, tak sądzę, a mianowicie to jest firma, która jest agencją marketingową. Co robi agencja marketingowa? Nie reklamuje, ale blisko. Co robi agencja reklamowa, jak myślicie, wiecie? No, pomaga firmie przy reklamowaniu się. Pomaga firmie przy reklamowaniu, dokładnie, czyli wymyśla, nie tylko reklamuje, ale bardziej wymyśla, tworzy te reklamy, tak? To jest agencja reklamowa, która zatrudnia osoby,
Firma się nazywa Leżę i Pracuję, dlatego, że zatrudnia osoby, które leżą. A te osoby leżą nie dlatego, że po prostu tak lubią, tylko dlatego, że mają różnego rodzaju problemy ze zdrowiem, czy na przykład urodziły się z niepełnosprawnością, czy po prostu dopadła ich jakaś choroba. No i są osobami leżącymi, niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnością. Bardzo często tego typu osoby no są jakby zdane na łaskę innych, tak? Na pomoc od państwa, na pomoc rodziny. Natomiast tutaj chodzi o to, że to są osoby, które no, mają problemy ruchowe, ale intelektualnie bardzo dobrze sobie radzą i chciałyby coś robić, tylko nie za bardzo mają na rynku takie możliwości. I dlatego powstała taka agencja, która właśnie pozwala im wykorzystać tą ich kreatywność, chęć do pracy i jednocześnie umożliwiając im to, żeby pracowali i tworzyli jakby normalnie, można powiedzieć, konkurowali z innymi agencjami, w której pracują ludzie, którzy takich trudności nie mają. Czyli przykład usługi, tak? Usługi reklamowej, która jest świadczona przez osoby, które mają trudniej na rynku pracy, dla których bardzo często po prostu pracy nie ma. Czyli mamy problem społeczny, tak? Osoby z niepełnosprawnościami, które mają problem ze znalezieniem pracy, no i rozwiązanie w postaci biznesu, agencji, która te osoby zatrudnia i która zarabia w ten sposób, tak? No bo korzysta z ich potencjału, zdolności, kreatywności, dając im oczywiście za to wynagrodzenie, płacąc im za to, no i jednocześnie mogąc się rozwijać i jakby tworzyć nowe projekty, a jednocześnie pokazywać ludziom, też edukować, tak? Pokazywać, że takie osoby też chcą funkcjonować w społeczeństwie, że potrafią funkcjonować w społeczeństwie, że sobie mogą bardzo dobrze radzić, tylko musimy im dać do tego, podać im rękę, tak? Dać im możliwości, tak żeby im to ułatwić. A co oni w takim, co robią, żeby zarabiać, jak leżą? Czyli tak, oni jakby leżąc, pracują zdalnie, można powiedzieć, tylko że teraz wszyscy wiedzą, że jest praca zdalna. Oni zaczęli funkcjonować już parę lat temu, gdy to wcale nie było takie oczywiste. Nie wiem dokładnie, w jaki sposób się łączą, ale może niektórzy mają sprawne ręce, a może niektórzy mają jakąś taką technologię, która pozwala im się komunikować po prostu w inny sposób. Czyli pracując zdalnie, wymyślają pomysły, tworzą reklamy, odpowiadają na potrzeby firm, które chcą z ich usług korzystać. Czy jeśli chodzi o tę część, czy macie może jeszcze jakieś pytania? Co do tej firmy MyBasic, to oni przyjmują te już stare, znaczy za małe na nas ubrania tylko ze swojej firmy? Czy... Tak, ta akurat firma przyjmuje tylko ze swojej firmy. To też wynika z tego, że jakby oni wiedzą, że to są rzeczy dobrej jakości, no i jakby nie chcą, nie czują może potrzeby, nie chcą rozszerzać się na inne firmy, tylko zajmują się zbieraniem ubrań ze swojej firmy. Słuchajcie, to pokażę wam jeszcze jeden przykład. Dosłownie wczoraj wyświetlił mi się na Facebooku ten przykład. To jest Patryk. Nie wiem tylko, który z nich, ale jeden z nich to jest Patryk. Patryk ma 18 lat. No i właśnie dostał nagrodę, takie stypendium od Folfarmy za innowacyjny pomysł, czyli od 11 roku życia, czyli był mniej więcej w waszym wieku, myślał nad tym, jak rozwiązać problem, można powiedzieć, ze śmieciami, jaki mamy, a mianowicie chodzi o fusy od kawy. Patryk mówi, że wypijamy codziennie 3 miliardy filiżanek kawy dziennie. Czyli produkujemy bardzo dużo fusów od kawy, które się marnują. I on zastanawiał się, jak z tego śmiecia, czy z tego problemu zrobić coś, co będzie użyteczne, a jednocześnie na tym będzie można zarobić. No i właśnie wymyślił taką innowację, a mianowicie tworzy, czy opracował pomysł, w jaki sposób z tych fusów od kawy robić doniczki do kwiatków. Doniczki do kwiatków, które potem po wsadzeniu w ziemię po pewnym czasie ulegają rozkładowi, jednocześnie tą ziemię użyźniając. No i właśnie, to jest właśnie przykład takiego innowacyjnego podejścia, gdzie wymyślił, jak rozwiązać problem i jednocześnie tworząc produkt, na którym będzie mógł w przyszłości zarobić. I to jest coś, do czego chciałabym was też zachęcić i teraz, i w przyszłości.
Czyli, żebyście po pierwsze starali się w taki sposób właśnie kreatywny, innowacyjny patrzeć na problemy, żeby one was nie przygniatały, żeby was nie załamywały, żebyście nie stwierdzali, że my nic z tym nie możemy zrobić, tylko starali się zastanowić, jak ja ten problem mogę wykorzystać i zrobić z niego coś, co będzie rozwiązywało ten problem, a jednocześnie będzie użyteczne i dla otoczenia, ale także dla mnie. I w związku z tym chciałabym was teraz prosić, żebyście się zastanowili w tych swoich grupach, w których pracujecie, rozumiem, że macie jakieś takie grupy, w których zazwyczaj pracujecie, żebyście postarali się wymyślić taką firmę, która właśnie najpierw jakby diagnozuje jakiś problem. Czyli zastanówcie się, jaki mógłby to być problem. Czyli co takiego jest, jak tutaj mamy fusy od kawy, czy mieliśmy zanieczyszczenie rzeki, czy mieliśmy osoby, które są z niepełnosprawnościami, co tam jeszcze było? Ubrania na przykład, których jest za dużo. Ale może być też jeszcze coś innego, to nie muszą być te przykłady. Czy można samemu robić? Można, tak, jak chcesz samemu. Czyli zastanówcie się, jaki problem byłby dla was ważny i zastanówcie się, w jaki sposób moglibyście ten problem rozwiązać, ale tworząc produkt lub usługę, którą byście mogli sprzedać. Czyli rozwiązać problem, ale jednocześnie na tym zarobić. Z korzyścią dla siebie i z korzyścią dla tego problemu, tak? Czy dla otoczenia, czy dla ludzi, czy dla środowiska. Które będą chciały zaprezentować, będą mogły to zrobić, tylko bardzo bym was prosiła o to, żeby po pierwsze postarać się powiedzieć to stosunkowo krótko, czyli nie mówić za długo, tak żeby jak najwięcej osób mogło zaprezentować swoje pomysły. I pamiętajcie, że chodziło o to, żeby to była firma, czyli pokażcie, jaki macie produkt lub usługę, na czym będziecie zarabiać, co będziecie sprzedawać, ale też jaki problem rozwiązujecie. Czyli to tak, nie tylko w jaki sposób pomagacie, ale też jak na tym wy zarabiacie. Bo to o to tutaj chodziło. Czyli mamy tutaj pierwszego chętnego. Jak masz na imię? Antoni. Czyli Antoni będzie pierwszy prezentował i potem mam jeszcze dwie grupy, które się zgłaszały i kto jeszcze będzie chciał, dopóki będziemy czas mieli, będzie można zaprezentować. Czyli bardzo proszę krótko i zwięźle i konkretnie. The River Clean Up. Naszym celem jest pozbywanie się wszelkich zanieczyszczeń z rzek. Zanieczyszczenia z rzek trafiają do mórz i oceanów i pogłębiają proces ich zanieczyszczania. Nasze cele to ochrona zagrożonych gatunków wodnych, zwiększenie świadomości o zanieczyszczeniach rzek, budowa oczyszczalni ścieków, łapanie i pozywanie do sądu ludzi i przedsiębiorstwa zanieczyszczających rzeki, wspieranie innowacji dla ochrony rzek i ogólnie środowiska, realizacja 14 punktu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, to tam było o ochronie mórz i oceanów jest, wyławianie plastiku z rzek, budowa hydroelektrowni w odpowiednich miejscach, tak żeby nie stwarzały negatywnego wpływu na środowisko i stworzenie koncernu elektrycznego z zielonej energii. Czyli to był pomysł na zarabianie na produkcji energii, jednocześnie oczyszczając rzeki. Firma nazywa się GoCar. Polega ona na przestaniu, ograniczeniu globalnego ocieplenia. I tutaj wyjaśnię.
Zajmujemy się między innymi produkcją elektronicznych i gazowych pojazdów, promowaniem komunikacji miejskiej, skupowaniu starych samochodów i wymienianiu części w nich. Dochody idą między innymi na akcje charytatywne, 1/3 idzie dla firmy i 1/3 na rozwój komunikacji w Afryce. Nie. Co zyskujesz kupując u nas? Zyskujesz korzystną cenę, wspierasz środowisko, ponieważ my skupujemy pojazdy stare, część, którą można do produkcji nowych, czyli na przykład felgi przeznaczyć, wykorzystujemy ją, a na przykład silniki przerabiamy na złom oraz i dzięki temu generujemy zysk. Również hamujemy globalne ocieplenie przy właśnie produkcji tych pojazdów gazowych i elektrycznych. Kupując u nas wspierasz całą Afrykę, gospodarkę oraz środowisko. Super, bardzo dziękujemy. Skupujecie stare samochody, rozbieracie na części i sprzedajecie te części. My mamy firmę Second Life. I na przykład skrawki materiałów, robimy poszewki na poduszki lub pościel, a na przykład połamane guziki na suwaki do tych pościeli takie i na przykład na kolczyki też. No i jest nasza tutaj strona na dole. Albo kupujemy, albo bierzemy skrawki materiałów, co zostały na przykład z jakiejś od krawcowej na przykład i przerabiamy to w nowe rzeczy, dlatego się nie zmarnują. Tak, wszystko? Bardzo dziękuję. Czyli odpadki, co normalnie by poszły na śmietnik, skrawki, przerabiacie na nowe rzeczy, zszywacie. Te firmy, o których mówiłam, też to robią między innymi właśnie. Czyli z różnych odpadków produkują nowe rzeczy. Bardzo dziękuję, bardzo fajny pomysł. My wymyśliliśmy coś takiego, że spytałem się kiedyś takiej chemiczki, czy da się zrobić z dwutlenku węgla węgiel. I ona mi powiedziała, że raczej tak, a więc wymyśliłem, że filtr taki, który by przerabiał tlenek węgla, a węgiel i ten węgiel odzyskiwał tu do mini wagonika, który by o tego chomina ten węgiel dawał i znów ospalał. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. I tak. Super. Czyli z jednej strony wyłapywanie dwutlenku węgla, przerabianie go na węgiel. Problem polega na tym, że ten spalony węgiel znowu będzie wytwarzał dwutlenek węgla. Ale jeśli by go wszyscy w ten sposób odzyskiwali, no to można powiedzieć, byłby taki zamknięty cykl. Dobrze, bardzo dziękuję, gratulacje. Nasza firma nazywa się Ekofirma. Ma za zadanie odbudować środowisko, które zostało zniszczone przez ludzi oraz inne firmy działające nieekologicznie. Będziemy sadzić nowe drzewa oraz będziemy inaczej odbudować środowisko, ale to już powie nasza koleżanka. Jesteśmy ekologiczni, bo nie testujemy kosmetyków na zwierzętach, sadzimy drzewa, nie marnujemy produktów, oszczędzamy wodę, oszczędzamy prąd oraz energię, dbamy o zwierzęta, segregujemy śmieci i odpady. A co jest naszym produktem? Bo nie usłyszałam chyba. Czy dajecie coś? My nie sprzedajemy, tylko odbudowujemy to środowisko. Ogólnie to my kupujemy akcje. Kupujemy akcje, którym za zadaniem jest wspieranie tej ekologii. Czyli A, inwestujecie?
inwestujemy bardziej. Bo rzeczywiście są tacy inwestorzy na rynku, którzy właśnie wybierają takie firmy, które właśnie są społecznie odpowiedzialne i wspierają je, kupując ich akcje, przeznaczając fundusze na wspierając ich rozwój i też zarabiając na tym, jeśli te firmy zarabiają. Okej, okay, super, bardzo, bardzo fajny pomysł, dziękuję. Don't waste. O firmie staramy się rozwiązać problem marnowania produktów codziennego użytku. Dajemy rzeczom drugie życie i pomagamy osobom w potrzebie. Otóż zajmujemy się zbieraniem takich rzeczy jak właśnie przedmioty codziennego użytku, środki higieniczne, medyczne, jedzenie, które nie zostanie sprzedane. Po prostu wszystko, co można ponownie wykorzystać. I przekazujemy to osobom w potrzebie albo też odnawiamy daną rzecz. Jeśli się jej nie da wykorzystać, no to nie damy nikomu rzeczy, której się nie da wykorzystać. Tylko się upewniamy, że jest to rzecz najwyższej możliwej jakości. Komu pomagamy? Pomagamy osobom w kryzysie bezdomności, szpitalom, domom dziecka, osobom w kryzysie materialnym, uchodźcom bądź domom starości. My mamy firmę Butelka ze złamaniem. Chodzi w niej o to, że zbieramy rozbite szkło, żeby później stworzyć z tego witraże i sprzedawać. Dodatkowo, że oczyszczamy środowisko, to jeszcze z tego zarabiamy i budujemy rzeczy, które są potrzebne. I tutaj jest taki krótki komiks, jak to działa. O, i nawet tak się zbudowało. Czyli i lampy też. Nasza firma, czyli EcoMerch, zajmuje się dostarczaniem ubrań dzieciom w Afryce, które nie mają ich lub są po prostu biedne i na ubrania po prostu ich nie stać. Odbieramy od ludzi różne ubrania, mogą to być koszulki, skarpetki, spodnie, nawet czapki, byle co, po prostu, żeby to było ubranie. Musi to być w miarę czyste, nie może być to zniszczone, ani jakieś podarte z dziurami. Właśnie chyba niezbyt zarabiamy. A, czyli nie pomyśleliście, mogę? Mhm. Jesteście no profit. I posłuchajcie, bo tutaj to jest też ważny przykład, bo jakby chciałam wam pokazać tę różnicę. Czyli jak najbardziej istnieją fundacje, istnieją stowarzyszenia, które się zajmują przede wszystkim tym, żeby pomagać. I to jest też bardzo potrzebna praca i od lat takie organizacje były. Natomiast to, co dzisiaj wam chciałam pokazać, że coraz jest więcej firm takich, które łączą to pomaganie z zarabianiem jednocześnie pieniędzy. I nie ma w tym nic złego, tak? Że da się też podejść właśnie innowacyjnie do problemu, tak żeby wytworzyć taki produkt, który będzie produktem albo usługą i połączymy to pomaganie z byciem firmą. Bardzo dziękuję za tutaj skoncentrowanie się przede wszystkim na pomocy dla tych, którzy tego potrzebują. Zapraszamy kolejną grupę. Problem, który chcemy rozwiązać, polega na zmniejszeniu ilości odpadów. Odpadów. Jak mu zapobiec? Segregowanie bio i pomysł z odpadami bio zarobić to jeszcze.
Pamiętaj, aby inwestować w Starbucksa, Dogecoina, Bitcoina i kryptowaluty. I na tyle. Czyli w jednym zdaniu, co chcecie robić? Inwestować, czy... Okej, okay. Inwestować i zmniejszyć ilość odpadów. Dobrze, bardzo dziękujemy. Wspieramy autobusy elektryczne, wspieramy mniejsze wycinki drzew. Generalnie to nasz proces wygląda tak, że jak mamy herbatę w torebkach, to normalnie torebki się wyrzuca, a u nas się otwiera, wysypuje ta jakby zawartość herbaty zużytą. I to się wrzuca jakby i robi taki czerpany papier i z tego robi się pudełka i sprzedaje pudełka. Czyli tak, ze zużytej herbaty przerabia się ją na jakby papier i z tego papieru się produkuje nowe produkty, na przykład pudełka, tak? Dzięki temu ogranicza się wycinkę drzew. Bardzo dziękuję, bardzo kreatywny pomysł. Okej, okay, my mamy firmę Super Szaliki i my robimy szaliki z nieużywanych i starych ubrań. Dzień przed... meczem Polski dostarczamy szaliki do domów dziecka. Z nieużytych materiałów robimy czapki i rękawiczki w biało-czerwonych barwach. Kibicujemy naszej reprezentacji razem zawsze i wszędzie. 1/3 zysku oddajemy Ukrainie, 1/3 dla firmy i 1/3 na stadiony Polski. Jak najbardziej, na czasie. Naszym głównym zadaniem jest ochrona dzikich zwierząt, ale te zwierzęta, które zostały już przetransportowane do naszego kraju, skupujemy i wysyłamy do ogrodów zoologicznych. Tak samo jak spotkamy jakiegoś kota na ulicy bądź psa bezpańskiego, bierzemy go i fotografujemy go i wystawiamy na naszej stronie i szukamy dla niego ogólnie dobrego domu. W taki sposób, że każda osoba, tam, która adoptuje tego psa bądź kota, to minimum 25 zł musi wpłacić. Bo on jest szczepionki i tak dalej. Okay. Czyli znajdujecie dom dla zwierząt i bezpańskich i tych egzotycznych, tak? Dokładnie. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję.